Trzecia runda była zdecydowanie najciekawsza. Już na samym początku Damian Małek miał mało problemy z wyciekiem płynu chłodniczego, więc jechał dość wolno, żeby nie zatrzeć przegrzewającego się silnika. Następnym razem pewnie lepiej przyjrzy się pracy mechaników podczas rewizji auta. Przed trzecim odcinkiem udało mu się na szybko wszystko pokleić izolką i dalszą część rajdu pojechał znacznie mocniej. Nigdy jego klasie nie miał podejścia. Ani Derek Slay, który przejechał drugi, ani tym bardziej Autofan. Przy okazji apeluję do kibiców, żeby nie wybiegali na drogę, ani nawet nie stali na wypadkowej. Na ostatnim odcinku Autofan próbował ominąć kibica, który stał dosłownie na środku drogi, robiąc zdjęcia. Niestety Autofan uderzył w kamień, przez co nie ukończył tego odcinka. Nikt nie odniósł obrażeń. Altair był bezkonkurencyjny przez cały rajd i rywalizował wręcz z zawodnikami z szybszych klas. Do piątego odcinka, gdzie ambitnie zaatakował zacieśniający się szybki zakręt, trafił oponą na dość ostry kamień, stracił panowanie i wjechał w drzewo obok drogi. Uszkodzenia na szczęście okazały się minimalne i był w stanie startować do specjalnie punktowanego odcinka, który wygrał. Nie tylko w klasie, ale klasyfikacji ogólnej. W klasie BMW wygrał Mianko 1. Przez cały rajd trzymał równiusie tempo, bez popełniania głupich błędów, czego nie można powiedzieć o jego konkurentach w klasie, Aibangerowi, Widmowskiemu oraz Jako Gulfowi, którzy przyjechali kolejno na drugim, trzecim i czwartym miejscu w swojej klasie. Dzięki wprowadzeniu dodatkowych punktów za przejazd ostatniego odcinka rajdu, Damian Małek wychodzi na prowadzenie w klasyfikacji klasy 2000+. W klasie 1600 prowadzi Altair, a w BMW Cup Mianko 1.